Dzisiejszy film będzie poświęcony adaptogenom. Powiem Ci pokrótce, co to są adaptogeny. Powiem również o tym, jakie ja adaptogeny stosuję od jakiegoś czasu. Już będą to dwa adaptogeny. Powiem Wam, jakie korzyści płyną ze spożywania, z przyjmowania ich i mam również dla Was niespodziankę. Także zostańcie ze mną do końca. Zapraszam. Najpierw powiem może o tym, czym są adaptogeny. Adaptogen jest to lek ziołowy wspomagający odporność organizmu na stres i przeżycia traumatyczne. Powinien on powodować minimalne zmiany w zaburzeniach fizjologii organizmu, nie działać specyficznie, lecz uodparniać organizm poprzez szerokie oddziaływanie fizyczne, biochemiczne, normalizować i usprawniać różne funkcje organizmu i nie mieć działań niepożądanych. Przykładami adaptogenów są żeńszeń, miłożąb japoński czy różeniec górski. Teraz powiem, dla kogo polecane są adaptogeny. Osoby, które właściwie nie mają stresu w życiu, które mają dużo energii, bez żadnych dodatkowych suplementów, myślę, że adaptogeny dla takich osób się nie przydadzą, jednak osoby, które mają troszeczkę stresu w życiu, mają, już nie chodzi tylko o taki sam stres jakiś emocjonalny czy psychiczny, ale również stres taki, na przykład kiedy ktoś nie wysypia się dobrze, jeśli ktoś jest na przykład na redukcji, jeśli jesteś zabiegany, zabiegana i wywiera to jakiś tam stres na Twoim organizmie, zdecydowanie adaptogeny się przydadzą. W dzisiejszych czasach niestety jest tak, że większość osób przechodzi przez jako taki stres właśnie pod taką czy inną postacią. Ja również, będąc mamą, która jest zajęta, która ma dużo obowiązków, prowadzi firmę, zajmuje się kilkoma biznesami, również oczywiście opiekuję się moim dzieckiem, chodzę na siłownię, nie zawsze się wysypiam, choć Ariana już dużo lepiej śpi obecnie, to zdarza się tak, że budzę się czasami w nocy, czy ona się budzi raczej i mnie budzi. Dlatego wywiera to jako taki stres na mój organizm i zauważyłam, że zdecydowanie stosowanie takich adaptogenów przynosi mi korzyść. Pierwszym adaptogenem, o którym chciałabym wspomnieć, to jest proszek maka. Proszek maka biorę już od bardzo długiego czasu. Myślę, że zaczęłam go brać już wcześniej, zanim zaczęłam starać się zajść w ciążę. I proszek maka jest wspaniały właśnie, jeśli chodzi o wyrównywanie poziomu hormonów, także dla kobiet zdecydowanie się przyda. I kobiety, które na przykład mają, kobiety czy mężczyźni również, jeśli macie problem z zapłodnieniem czy tam zajściem w ciążę, to proszek maka również jest polecany. Proszek maka zdecydowanie zwiększa płodność zarówno właśnie u kobiet, jak i u mężczyzn, jeśli jest z tym problem. Zwiększa on również energię. Maka jest to super żywność Inków. Rośnie, jest to warzywo, które jest podobne właściwie do rzodkiewki. Jest takiej samej wielkości mniej więcej jak rzodkiewka. Korzeń maka znany jest ze swoich cudownych właściwości już od tysięcy lat. Ma właściwości zwiększające energię, zwiększające płodność u ludzi, jak i zwierząt, i wytrzymałość. Składa się w 59% z węglowodanu, około 10-11% białka i 8,5% błonnika. Proszek maka zawiera prawie wszystkie niezbędne aminokwasy. Zawiera również kwasy tłuszczowe. Zawiera całą gamę witamin, szczególnie te z grupy B. I myślę, że dlatego również dodaje energii. Jak wiemy, witaminy z grupy B dodają nam energii i zawiera również witaminę C, kwas askorbinowy, jak również minerały takie jak żelazo, miedź, cynk, mangan czy też selen. Jeśli chodzi o korzystne właściwości proszku maka, to zdecydowanie dla kobiet jest to budowa mięśni, zwiększa libido, wyrównuje właśnie poziom hormonów, jest bardzo korzystny korzeń maka przy tarczycy. Zwiększa energię i wytrzymałość. Zapobiega również osteoporozie. Zwiększa skupienie i jasność myślenia. Zmniejsza również depresję. Jeśli chodzi o mężczyzn, to również oczywiście będą to bardzo podobne korzyści, takie jak zwiększenie energii, wytrzymałość, również libido.
Proszek maka również, uwaga, leczy zaburzenia erekcji u mężczyzn, pomaga przy wzroście włosów również. Sprawia, że zęby i kości stają się mocniejsze. Zwiększa również jasność myślenia i skupienie. Słuchajcie, tych korzyści naprawdę jest cała masa. To jest tylko kilka wymienionych. Pomaga również walkę z anemią i jest bardzo, proszek maka jest bardzo korzystny przy chorobach Parkinsona i Alzheimera. Jeśli chodzi o proszek maka, to ja zdecydowanie dodaję proszek maka do owsianki, do koktajli, wszędzie gdzie tylko mogę. Czasami robię placki proteinowe, dodaję również do placków proteinowych. Proszek maka ma taki smak, moim zdaniem pod wanilię podchodzi, ale to dla każdego może troszeczkę inaczej smakować. I zdecydowanie warto naprawdę dodać zdecydowanie jedną łyżkę, nawet do dwóch łyżek dziennie. Ja również podaję tą proszek maka dziecku, oczywiście w zmniejszonych troszeczkę dawkach, dlatego że wszystkie, właściwie to jest, należy, proszek maka należy do superfoodsów i wszystkie superfoodsy to są naprawdę skoncentrowane składniki odżywcze, czyli nie potrzebujemy właściwie dużej ilości, żeby czerpać z tych produktów jak najlepsze korzyści. Także pamiętajmy o tym, nie trzeba tego dorzucać, nie wiem, całą szklankę do pokarmów. Wystarczy tylko trochę codziennie dodać, czy kilka razy w tygodniu dla wyciągnięcia korzyści. Drugi adaptogen, o którym chcę powiedzieć, to jest ashwagandha. Ja tutaj mam ashwagandę w kropelkach. Do tej pory powiem szczerze, że stosowałam ashwagandę w kapsułkach, w tabletkach, w kapsułkach właściwie, i zdecydowanie jestem podekscytowana tą formą, dlatego że uważam, że forma każdego suplementu w płynie jest zdecydowanie lepsza, lepiej się, myślę, przyswaja i teraz będę stosować właśnie tą ashwagandę w kropelkach. Ashwagandha jest to tak zwany żeńszeń indyjski. Jest to roślina o bardzo długiej tradycji stosowania. Medycyna ajurwedyjska wykazuje, że ashwagandha stosowana była już 2000 lat temu. I to w bardzo szerokim spektrum przypadków. Ashwagandha ma działania anaboliczne i antykataboliczne. To jest zdecydowanie, pewnie zainteresuje osoby, które są, które trenują. Ashwagandha zdecydowanie przyda się dla osób, które są zestresowane, dlatego że ashwagandha wycisza nadnercza, powoduje, że bodźce stresowe są lepiej tolerowane przez organizm. Obniża również kortyzol. Ja Wam powiem tak, że ja zostałam, mi została ashwagandha polecona przez pewną panią dietetyczkę, kiedy właśnie mało się wysypiałam, dlatego że Ariana się budziła w nocy i później miałam takie jakby problemy z zasypianiem, z powrotem, i pani mi właśnie poleciła tą ashwagandę i od tej pory zaczęłam ją stosować. Powiem Wam, że dużo lepiej mi się śpi, jestem jakby spokojniejsza wewnętrznie, rzeczywiście, i mam zdecydowanie, myślę, że mam więcej energii w ciągu dnia. Ashwagandha zdecydowanie przyda się osobom, które na przykład mają zwiększony trening siłowy, czyli jest to, no jakby nie patrzeć, stres dla naszego organizmu. Również przy redukcji polecana jest ashwagandha, a także przy dużym obciążeniu psychicznym. Nasila ona procesy zapamiętywania i również polecana jest przy chorobach Parkinsona i Alzheimera. Nasila powstawanie nowych połączeń nerwowych, co można powiedzieć, że stajemy się mądrzejsi. Może nie tyle mądrzejsi, ale nasz mózg lepiej pracuje. Ashwagandha zdecydowanie poprawia zapamiętywanie. Ma również działanie przeciwzapalne. Również ashwagandha jest bardzo dobrze tolerowana przez osoby cierpiące na Hashimoto, ale oczywiście jak z każdą informacją najlepiej poradzić się lekarza. Jeśli chodzi tutaj o problemy z tarczycą, to chciałam tylko wspomnieć, że oczywiście niektórzy mają nadczynność, niektórzy mają niedoczynność. Adaptogeny działają tak, że właśnie i przy nadczynności, i przy niedoczynności tarczycy jakby te hormony będą wyregulowane odpowiednio. Tak właśnie działają adaptogeny. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam dzisiaj właściwości tych dwóch adaptogenów. Dajcie znać w komentarzach na dole, czy stosujecie albo makę, proszek maka, albo ashwagandę. Mam również dla Was kod zniżkowy na ashwagandę z Mavers Protect. Kod zniżkowy znajdziecie na dole pod tym filmem. Jest to minus 15%.
będzie ten kod ważny tydzień czasu od publikacji tego filmu. To już wszystko na dziś. Jeśli uważasz, że przydał Ci się ten film i informacje zawarte w nim, zostaw kciuka w górę. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.